Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Niestety Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, odwołał swoją wizytę w Polsce na rocznicy katastrofalnego dla Polski wydarzenia, które miał uświetnić swoją obecnością i jednocześnie pokazać światu, że my Polacy jesteśmy ważni dla Stanów Zjednoczonych i w ten sposób podnieść rangę naszego kraju, a także przypomnieć światu, jaka była prawdziwa historia niesławnych wydarzeń dnia 1 września roku pamiętnego, kiedy to wróg napadł na Polskę z kraju sąsiedniego i tym wrogiem byli Niemcy, a my Polacy byliśmy ofiarami. Niestety Donald Trump tego nie zrobi. Zamiast tego przyśle do Polski swojego zastępcę, pana Mike'a Pence'a, o którym jeszcze będziemy wspominać. Co ciekawe, oficjalną przyczyną wystawienia Polski, Polaków oraz rządu Prawa i Sprawiedliwości, bo im to bardzo mocno pod wybory było potrzebne, jest fakt, iż do wybrzeży Florydy zbliża się huragan Dorian. Media głównego nurtu, i to zarówno te propisowskie, jak i te antypisowskie, które jednak są zwykle bardzo mocno proamerykańskie, tą informację przyjmują bezrefleksyjnie. Chciałoby się powiedzieć, łykają ją niczym pelikany, nie zwracając uwagi, że większość informacji o przerażającej sile huraganu Dorian oraz tego, jak niesłychane on spustoszenie zrobi na Florydzie, pochodzą od samego Donalda Trumpa, konkretnie z jego tweetów. A Donald Trump wszak przecież meteorologiem nie jest. Meteorolodzy natomiast zwracają uwagę, że huragan Dorian ma na razie tylko pierwszą z pięciostopniowej skali Sharifa Simpsona, w związku z tym na razie nie jest to jakiś zbyt potężny huragan. Do tego, jak pisze nawet sam Donald Trump w swoim tweecie, ten huragan ma uderzyć we Florydę dopiero w niedzielę późną nocą. A pamiętajmy, że i do tego dochodzi jeszcze różnica stref czasowych, czyli to, co dla nas, to, co dla mieszkańców Florydy jest niedzielą późną nocą, no to dla nas jest już więc poniedziałkiem. Można więc śmiało przypuszczać, że Donald Trump mógłby pofatygować się do Polski w niedzielę rano, chociaż na kilka godzin i zdążyłby wrócić do Stanów Zjednoczonych. Dlaczego więc nie chcę przyjechać? Na ten temat będę się zastanawiał w tym odcinku. Zwrócę jednak najpierw uwagę na to, że pan Donald Trump przyśle do Polski Mike'a Pence'a. Mike Pence nie jest to postać, która Polakom powinna być całkowicie nieznana. Jest to wszak wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, bardzo mocno zaangażowany w odzyskanie przez amerykańskie organizacje roszczeń od Polaków, od Polski na podstawie tak zwanej ustawy 447, która teoretycznie nie ma żadnej mocy prawnej. Niemniej jednak jeszcze niedawno nawet propisowskie media przeraźliwie biły na alarm, że jest to straszna, straszna rzecz i że my Polacy w związku z tym zostaniemy wydojeni. I tutaj powołam się na artykuł w portalu w polityce.pl. Przypominam, że portal w polityce.pl jest to bardzo mocno propisowski portal, praktycznie taki pisowski punkt widzenia, bardzo, bardzo często się tam pojawia. Na tym propisowskim portalu 13 maja 2018 roku jest taki sobie artykuł, który nazywa się Nasz wywiad, profesor Wróblewski, ustawa 447 jest pierwszym krokiem, żeby wszcząć dalsze działania przeciwko Polsce. I to jest bardzo fajny wywiad, to jest jeszcze zanim wszystkich, którzy byli przeciwko ustawie 447 i którzy mówili, że ta ustawa w ogóle wiąże się z nią jakieś nieprzyjemne rzeczy dla Polski, że to są ruskie trolle. Bo teraz jak mówisz, że 447 to jest zagrożenie dla Polski, to ci obsłabaczą od ruskich agentów albo ruskich troli. No to jest jeszcze 2018 rok, wtedy tak nie było. Wtedy to był ten czas, gdy rząd PiS-u próbował się sprzeciwić naciskom na niego
żeby zmienił ustawę o IPN-ie, w związku z tym wtedy mówiono trochę więcej prawdy o 447, no i tutaj proszę bardzo, został się jeszcze na bardzo mocno propisowskim portalu w polityce.pl artykuł, który jeszcze raz podkreślę jego tytuł, bo już tytuł mówi sam w sobie: nasz wywiad, profesor Wróblewski, ustawa 447 jest pierwszym krokiem, żeby wszcząć dalsze działania przeciwko Polsce. No i pan profesor, podkreślam, nie byle kto, tylko profesor Wróblewski mówi o tym, że to jest bardzo groźna rzecz, że będzie ogromne naciski na Polskę i że no, sytuacja jest bardzo, bardzo poważna, że bardzo duże pieniądze będą od Polski chcieć uzyskać, a także pojawia się tutaj nazwisko pana Mike'a Pence'a w takim oto znaczeniu, że w takim znaczeniu, że tutaj pan profesor mówi o takim spotkaniu w polskiej ambasadzie w Stanach Zjednoczonych, gdzie wywierano naciski, w zasadzie szantażowano Polskę, że jeżeli się nie ugniemy, to będą sankcje przeciwko Polsce, i w tym spotkaniu miała brać udział doradczyni pana prezydenta Mike'a Pence'a, ale także obecny europoseł pan Leszek Miller. Jeszcze uwaga, w sierpniu 2019 roku, konkretnie 7 sierpnia 2017 roku, bardzo ciekawie się wypowiedział o Mike'u Pence'ie właśnie w kontekście 447. To jest na ten temat bardzo fajny artykulik pani Natalii Durman z Wirtualnej Polski. Tytuł to: burza po liście senatorów USA w sprawie Polski, komentarz Leszka Millera. Nie ustaje zamieszanie po liście amerykańskich senatorów do sekretarza stanu Mike'a Pompeo. Tak, wiem, że Pompeo i Pence to nie jest to samo, ale tutaj list był do Mike'a Pompeo. Wezwali go, by wywarł nacisk na Polskę w sprawie restytucji mienia ofiar Holokaustu w Polsce. Głos w sprawie zabrał były premier Leszek Miller, ma teorię. Pod listem do Pompeo podpisało się 88 ze 100 senatorów Stanów Zjednoczonych. Ja przypomnę, że jeszcze niedawno, bo to wyszło przed wyborami do Europarlamentu, i wtedy PiS oraz propisowskie media obsobaczyły dziennikarza, który twierdził, że taki list ma miejsce. W zasadzie nazwali go kłamcą, a potem wszyscy takich innych od góry do dołu: ruski agent, ruski agent, ruski agent. No teraz się okazuje, że ten list był, nawet pokazano jego po prostu zdjęcia. Tak. W Stanach Zjednoczonych Miller skomentował sytuację w felietonie dla Super Expressu. Co napisał? Przypomniał, że rok temu, czyli w 2018 roku, w Warszawie wiceprezydent Mike Pence, ten Mike Pence, i Mark Pompeo też, i tutaj jest cytat, napominali rząd PiSu, żeby żwawiej za to się zabierał. Premier Morawiecki wziął wtedy dudy w niech i dopiero gdy goście wyjechali, powiedział, że nie ma tego tematu. Widocznie nie potraktowano go poważnie, skoro teraz pojawiła się kolejna inicjatywa w tej sprawie, stwierdził były premier. W ocenie Millera Trump, który już jest u progu własnej reelekcji, nie może sobie pozwolić, żeby lista takich nadawców napisanego w imieniu tak ważnych wyborców nie wziąć pod uwagę listu. Przypominając, że prezydent USA będzie naszym gościem z okazji rocznicy zakończenia II światowej, zasugerował, kto wie, czy ten wytrawny biznesmen nie zaproponuje polskiemu rządowi deala stuleciu, wizy za rekompensaty. No właśnie, moi kochani. A teraz wygląda na to, że Trump znalazł takie, bym powiedział, salomonowe wyjście, czyli jak nadal być tym dobrym, a jednocześnie nie pobrudzić sobie rączek na arenie krajowej. Wyślę sobie wiceprezydenta, który jest już i tak bardzo, bardzo mocno umoczony, że się tak wyrażę, w naciski na nas, żebyśmy zapłacili te roszczenia. Przypominam, że chodzi tutaj o mienie bezspadkowe, które zgodnie z polskim prawem i generalnie prawem cywilizowanego świata, no nie należy go oddawać, bo ono
bo zgodnie z prawem cywilizowanego świata, jeśli ktoś umrze bezpotomnie, to przechodzi ten majątek albo na państwo, albo na gminę, to zależy, to jest różnie w różnych krajach, w różnym czasie, niemniej jednak no, nie ma coś takiego jak prawo plemienne, prawda? Inaczej cała Ameryka powinna wrócić na przykład do Mohikan, Mahołków, Irokezów i innych pozostałych przy życiu Indian, prawda? Przecież tak się nie dzieje. I tutaj rację ma rząd Prawa i Sprawiedliwości, że te roszczenia są bezpodstawne, że polskie prawo nie pozwala na ich zwrot. Nie zapomina tylko dodać, że naciski i tak są, a rządowi Prawa i Sprawiedliwości bardzo, bardzo mocno zależy na przyjaźni Stanów Zjednoczonych i niestety tą przyjaźń kupuje. Kupuje zakupami bardzo drogiego sprzętu wojskowego, a także uległością względem Stanów Zjednoczonych i na pewno wywierana jest na niego presja, żeby te roszczenia zapłacił. Tego rząd Prawa i Sprawiedliwości nie dodaje, a to, że coś jest bezprawne, to wcale nie znaczy, że nie może się dziać. Wszak prokuratury mają pełne ręce roboty. Co chwila w sytuacjach, powiedziałbym, około politycznych, prawda? Tutaj mamy do czynienia z polityką międzypaństwową, w zasadzie geopolityką. Tutaj to już się w ogóle różne numery dzieją. Przecież można, były przypadki, że się tak wyrażę, gdzie jeden kraj napadał na inny kraj suwerennie, mordował przywódcę, zajmował militarną bez wypowiedzenia wojny i nazywał to wprowadzeniem demokracji. To tak trochę mi się to przypomina z wprowadzeniem religii mieczem, prawda? Tylko, że tutaj zamiast religii mamy do czynienia z demokracją, a generalnie wszystko inne pozostaje bardzo, bardzo bez zmian. Także bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Zobaczymy, co się będzie działo. I teraz, co ważne, kochani moi, to wszystko dzieje się w takiej bardzo, bardzo nieciekawej atmosferze. Ja jeszcze zanim gruchnęła informacja, że Donald Trump nie przyjedzie do Polski, nagrałem wywiad z Polakiem, który ma rodzinę w Stanach Zjednoczonych i regularnie do Stanów Zjednoczonych jeździ. Tak średnio 2, czasem 3 razy do roku. Są takie wyjazdy po miesiąc, po półtora. Można śmiało powiedzieć, że to już jest taki polonus w Stanach Zjednoczonych i najpierw poprosiłem go, żeby przez kilka dni posłuchał sobie, co mówią na ten temat, na temat wizyty Donalda Trumpa w Polsce, amerykańskie media i co mówią ludzie na ulicy. Ja wam ten wywiad puszczę, mimo tego, że no to jest wywiad, który jest nagrywany jeszcze z perspektywy takiej, że my jesteśmy przekonani, że do tej wizyty dojdzie. I powinien być, nie wiem kiedy ten vlog oglądacie, bo nie wiem kiedy YouTube pozwoli mi go odpalić. Jeśli wieczorem, to tamten vlog będzie jutro. Jeśli rano, to ten vlog będzie wieczorem, koło godziny 15. Ten drugi, ten wywiad, o którym mówię. W każdym razie, no ten wywiad wtedy moim zdaniem już był mocny, ponieważ pokazywał jak bardzo my w Polsce jesteśmy oszukiwani co do tego, jak wielką rolę odgrywa Donald Trump w promowaniu Polski na arenie międzynarodowej. A także, ale teraz to już nabiera no, zupełnie innego znaczenia. Moi kochani, w wielkim skrócie, Donald Trump, cała ta wizyta, tematem numer jeden w Stanach Zjednoczonych wcale nie jest huragan Dorian. Wcale nie jest, kompletnie nie jest, o nim się tam kompletnie nie mówi. To jest huragan pierwszej kategorii i to dotyczy Florydy, lokalnie jednego stanu. I to nie jest tak, że to jest stan, do którego huragany nie docierają, że ci ludzie są kompletnie nieprzygotowani. Nie, tam lokalne władze powiedziały bardzo wyraźnie, że macie sobie ludzie zapewnić jedzenie, wodę i leki na 7 dni i będzie dobrze. Stany Zjednoczone, temat numer jeden w Stanach Zjednoczonych, uwaga, to jest wojna kanapek. Tam jest tak wielki sezon ogórkowy, że tematem numer jeden w amerykańskich stacjach telewizyjnych jest to, że dwie sieci restauracji typu fast food wypowiedziały sobie konflikt kanapkowy i że się pojedynkują na kanapki z kurczakiem. Fakt, że robią to bardzo widowiskowo, ale to jest temat numer jeden. Temat Florydy praktycznie nie istnieje, natomiast temat Polski jest przedstawiany kompletnie inaczej niż nam się mówi, że jest. Po pierwsze,
Po pierwsze, praktycznie tam się w ogóle nie mówiło, że Donald Trump przyjedzie do Polski, tylko że przyjedzie do Europy. Okej, zahaczę o Polskę. Natomiast wydarzenia 1 września 1939 roku się niesamowicie trywializuje wręcz. Że okej, no zostaliśmy napadnięci, ale bynajmniej nie przez Niemców. Bynajmniej nie przez Niemców. Ale w zasadzie to jest okej, ponieważ Francuzi i Brytyjczycy szybciutko zrobili co trzeba. To posłuchajcie sobie dokładnie, jak Wąski tam cytuje dokładnie media. Będzie ten vlog. Natomiast powiem tylko tyle. Jeżeli polski rząd chciał przy okazji tej rocznicy i przy okazji tej wizyty Donalda Trumpa w Polsce sprawić, żeby Amerykanie dowiedzieli się, jaka była prawdziwa historia, to nie dowiedzieli się. Jeszcze bardziej to zostało zakłamane. Jeszcze bardziej to zostało zakłamane. I był niesamowity nacisk, i o tym mówię Wąski, był niesamowity nacisk medialny i polityczny na Donalda Trumpa, żeby nie jechał. Że Polska to jest kraj, w którym nie ma praworządności, do czego bardzo mocno przyłożyli się chyba komuchy, byli ambasadorowie Polski w Stanach Zjednoczonych, taki list był, ale bardzo mocno przyłożyli się również piszący po polsku dziennikarze w Stanach Zjednoczonych i dziennikarki, chyba dziennikarki szczególnie. Tam jest taki niesamowity nacisk, zobaczcie. Tutaj już Leszek Miller. O Leszku Millerze można powiedzieć wiele złych rzeczy. Ten facet, przypominam, przestał być premierem w wyniku afery. Chyba tak, nie? Była tam akcja, tak zwana afera Rywina. Zdaje się, że pan premier Miller wtedy był premierem. To jest człowiek, który zaczynał swoją karierę jeszcze za komuny. To jest stary działacz komunistyczny, że się tak wyrażę. Niemniej jednak pan Leszek Miller... To chyba Krzysiu Skiba tak śpiewał z Bikcyca, że już tylko Miller zachwyca starym stylem. Leszek Miller jest jaki jest, ale to jest facet, który ma łeb jak sklep, to jest bardzo inteligentny człowiek i to jest człowiek, który w sposób taki sarkastyczny, trochę wredny, nie boi się mówić jak jest. On ma zupełnie inne poglądy niż ja. Ale ja go szanuję za iloraz inteligencji i szanuję go za to, że mimo tego, że jest na świeczniku, nie boi się mówić jak jest. Mimo tego, że to jak on komentuje te fakty, to jest zupełnie nie moja bajka, ale fakty umie powiedzieć. I on tutaj powiedział bardzo wyraźnie, że wcale by się nie zdziwił, gdyby Donald Trump zaoferował nam deala, wizy za rekompensaty. Co to znaczy? To znaczy tyle, że słuchajcie, jeszcze pisząc na początku miesiąca, bo 7 sierpnia 2019 roku, Leszek Miller wiedział, że Donald Trump będzie zmuszony, będzie chciał wywrzeć presję na Polskę, żebyśmy my zapłacili te urojone roszczenia z tytułu mienia bezspadkowego. Kompletnie inna rzecz niż zwrot majątku ofiarom, którym zabrano, a które przeżyły, lub zwrot ich spadkobiercom, co zupełnie inne rzeczy. Inna sprawa, że skoro to zabierali na przykład Niemcy, to wydaje mi się, że jak Niemiec zabrał obywatelowi Polski mienie na terenie Polski, na przykład zabrał mu dom, Niemiec zabrał, to chyba Niemcy powinni zwrócić. Tak mi się wydaje. Zwłaszcza, że ten dom potem został odbudowany przez Polaków. Ale to jest inna kwestia. Niemniej jednak prawo własności trzeba szanować. Ja tutaj nie będę w ogóle różnicował ludzi ze względu na narodowość czy religię. Niemniej jednak no, te mienie bezspadkowe to jest jakiś ewenement na skalę międzynarodową, żeby coś takiego zwracać. Niemniej jednak zdaje się, że jeden kraj, chyba jakiś bałkański, już się dogadał i zwraca. Znaczy wypłaca rekompensaty w pieniądzu. Muszę to popatrzeć. W każdym razie Leszek Miller już twierdził, że Donald Trump będzie wywierał presję. Teraz Donald Trump nie przyjedzie. Dlaczego? Może być różnie.
Może dlatego, że Donald Trump jest biznesmenem, bardzo dobrym biznesmenem. I on wie, że, że tutaj jest trochę gra taka z polskim społeczeństwem, z polską opinią publiczną, prowadzona trochę na zasadzie dobry car, zły źli bojarzy. Czyli, że Donald Trump to jest spoko koleś. Stany Zjednoczone są nasi przyjaciele. Oni tutaj przywożą swoje wojsko po to, żeby nas bronić przed złym Putinem. Nie twierdzę, że Putin jest dobry, wręcz przeciwnie. Chyba Putin jest zły. No ale narracja jest taka, że oni przywożą tu swoje wojsko, oni nas będą bronić w ogóle. Trump jest dobry koleś. Źli są ci, wiesz, ten Mike Pompeo jest zły, co to tam śmiał tutaj w Polsce nagabywać, żebyśmy zapłacili te roszczenia. O Mike'u Pence to się nie mówi. Źli są ci senatorowie, kurde, 88% senatorów. Nawet na użytek tej narracji, że Donald Trump to jest nasz przyjaciel, a wszyscy inni są wrogowie i powinniśmy wspierać tego Trumpa, to uknuto taką historię, że jest konflikt, że jest straszny konflikt między Białym Domem a Kongresem i Senatem oczywiście też, tym parlamentem, i że tam jest taki konflikt i że my musimy wspierać Trumpa, musimy dawać Trumpowi jak najwięcej, żeby on mógł pokazać temu parlamentowi, że my Polacy jesteśmy spokojni, żeby nas nie gnoili. Wiecie, to jest najbardziej klasyczne zagranie dobrego i złego gliniarza, jakie w życiu widziałem. Dobry i zły gliniarz, nie? Siedzisz w pokoju przysłuchań, przychodzi do ciebie jakiś kolo i cię gnoi. A potem przychodzi taki drugi kolo, wywala tamtego, daje ci fajkę, daje ci kawkę, daje ci drożdżówkę i mówi, że musisz mu coś dać, bo jak nie, to tamten wróci. I dużo ludzi się nabiera i coś mu daje. Tak samo tutaj. Wszyscy nas gnoją poza prezydentem Trumpem, w związku z tym musimy coś dać prezydentowi Trumpowi. Musimy na przykład kupić F-35 i nie pytać o cenę. Żeby nie było. Ja nie mówię, że polskie siły zbrojne nie potrzebują samolotów, potrzebują jak cholera. Między innymi dlatego, że F-16, które żeśmy kupili za bajońskie pieniądze i to z offsetem, przy którym nas oszukano. Ten offset nie de facto nie miał miejsca tak, jak powinien. Te F-16 nie latają w większości. To gdzieś tam można usłyszeć, nawet w mainstreamowych mediach, ale tak pokątnie, że te F-y, które latają, powiedziano już publicznie, to co jeszcze niedawno było spiskową teorią, że nie dostaliśmy kodów serwisowych do F-ów 35. Przepraszam, do F-16 oczywiście nie dostaliśmy kodów serwisowych. I tak dalej. Także my potrzebujemy samoloty jak cholera. Być może potrzebujemy tych samolotów właśnie od Stanów Zjednoczonych. Ja tego nie kwestionuję. Być może F-35 są najlepsze. Być może biją na głowę europejskie produkcje. Być może tak. No ale kochani moi, to trzeba naprawdę mieć za dużo pieniędzy, żeby składać zamówienie, nie pytając o cenę. A przypominam, prezydent Duda, jadąc do Stanów Zjednoczonych, zapowiedział, że kupujemy 32 te F-35 Lightningi dwójki. Nie spytał nawet o cenę. Nie spytał nawet o offset. Nie spytał nawet o to, czy dostaniemy kody serwisowe. Nie spytał nawet o to, czy będziemy mogli części zamienne produkować w Polsce. Co jak się okazuje jest niezbędne, bo inaczej będziemy mieli ten sam problem co z F-ami 16, że cholera nie latają, bo nie ma części zamiennych. Że my Polacy z naszymi samolotami, z naszymi jastrzębiami robimy dokładnie to samo, co pani Ursula von der Meyer, jeszcze jako minister obrony Niemiec, robiła z czołgami niemieckimi. Że brała dwa czołgi, znaczy nie ona, no, wojsko, kazała. Brali dwa czołgi i przekładali części z jednego do drugiego. Bo były dwa zepsute czołgi, no to poprzekładali części i zrobili z tego jeden jeżdżący. My tak samo robimy z myśliwcami. To jest niebezpieczne.
No my praktycznie w tym momencie nie mamy obrony przeciwlotniczej. No bo patrioty to mamy zamówione. Amerykanie dopiero opracowują. Migi są uziemione po serii katastrof, a F-35 są... Przepraszam, a F-16, czyli Fighting Falcon, są w kiepskim stanie technicznym. Tylko część lata, tak? Nie wiadomo, ile tych F-16 jest sprawnych. Nikt ci tego nie powie. Jeszcze część mamy na misjach. Może mamy 4, może mamy 6 sprawnych, może 8, nie wiadomo. Niedużo. Także my zapewne potrzebujemy myśliwców. Zapewne potrzebujemy rakiet. No ale naprawdę trzeba być nieroztropnym, żeby kupować bez pytania o cenę, bo wiadomo, że wtedy ta cena jest droga. No. Tak się zachowuje tylko człowiek, który wydaje nie swoje pieniądze i ich nie szanuje. Ja to często porównuję czasem do takich dziuń, które żyją z męża. One nie pracują, mąż ciężko pracuje i mąż zarabia kupę forsy. I one uważają, że pieniądze to po prostu się biorą z konta, bo tam są. I one się nie przejmują pieniędzmi, pieniądze mają. I wchodzą sobie do sklepu i mówią, o poproszę 5 tych torebek, nawet nie pytawszy o cenę. No to wiadomo, że sprzedawca zrobi taką cenę, jaką może. A może jak naj... Może bardzo dużą, bo i tak już zostało kupione, tak? Tak samo jak można kupować coś, co nie jest jeszcze opracowane. Kupisz człowieku procesor Intela, który on dopiero opracowuje? No nie kupisz, bo nie wiesz, czy on będzie dobry, czy on będzie zły. A my tak kupiliśmy Patrioty. Swoją drogą kupiliśmy je już dawno. Coś słyszeliście, żeby je opracowali? Słyszeliście, żeby... robili jakieś testy, że mają je wdrożyć? Słyszeliście też może o dostawie do Polski? Bo ja tylko słyszałem, że żeśmy kupili i płacimy. Nawet te kraby, ten system artylerii rakietowej, który swoją drogą bez ochrony przeciwlotniczej to przecież nam rozwalą na pstryk, też jakoś nie słyszałem, że były dostawy. Na tych paradach wojskowych jeżdżą cały czas te czołgi, które żeśmy dostali od Niemców, Leopardy bodajże, armatohaubice Krab, bardzo dobry sprzęt, no i Rosomaki, które są w ogóle świetnym sprzętem, to jest nasz hit eksportowy, to jest super rzecz, ale no to jest BWP, bojowy wóz piechoty, w sensie, znaczy BWP jest w dwóch nazwach, po pierwsze jest coś takiego BWP jako nazwa własna i to jest chyba konstrukcja z lat 70. i to w ogóle nie o to chodzi, ale jest też coś takiego jak bojowy wóz piechoty w takim znaczeniu, że to jest transporter opancerzony, który może przewozić piechotę, jednocześnie wspierać ją ogniowo, nie? To w tym drugim znaczeniu używałem. Cały czas nic nie przyjechało. Także moi kochani, ja bym się wcale nie zdziwił, tylko moim zdaniem to wyjdzie za tydzień, za dwa, za trzy, ale wcale bym się nie zdziwił, gdyby się okazało, że na naszym, a się nie święcie, to jest złe określenie, na obchodach, na celebracji tego, jaką straszną krzywdę nam zrobiono, a myśmy się nie dali, przyjedzie do Polski facet zza oceanu, który będzie chciał wywrzeć na nas presję, żebyśmy w konsekwencji tej krzywdy, która na nas spadła, jeszcze zapłacili pieniądze. Jest to bardziej niż prawdopodobne. I Donald Trump, który z jednej strony ma u siebie bardzo silne lobby, i to lobby wywiera na niego presję, żeby on wywarł na niego presję, żebyśmy my zapłacili te pieniądze. I on nie może z tym lobby się nie liczyć, bo te lobby kontroluje media, czy ma wpływ na media. Te lobby ma wpływ na firmy lobbyingowe. Te lobby wreszcie może finansować lub nie jego kampanię. W Stanach Zjednoczonych jest bardzo ciekawy system, nie tak jak u nas, że firmy nie mogą dawać pieniędzy. Tam jest wprost fundraising, zbiórka funduszy.
i każdy, kto się zna na polityce Stanów Zjednoczonych, to wam powie, że wybory wygrywa głównie ten, kto zbierze więcej funduszy. Bo tam po prostu masz pieniądze, to robisz kampanię. Tyle. W Polsce trochę też tak jest, ale jeszcze nie tak strasznie. I Trump wie, że bardzo mocno zyska u siebie lokalnie, jeśli wywrze na nas nacisk. Chociażby dlatego, że nie ma, że no w amerykańskich mediach no po prostu szerzy się polonofobia. I to bardzo, bardzo mocna na wielu różnych płaszczyznach. Polacy w filmach, w serialach amerykańskich są przedstawiani jako obiekt żartu i pośmiewiska. O, to jest najłagodniej, co można powiedzieć. W mediach jesteśmy coraz częściej przedstawiani jako ludzie, którzy są sprawcami strasznych wydarzeń w czasie II światowej. Jako co najmniej kolaboranci mistycznych nazistów, którzy w ogóle nie są Niemcami. A już coraz częściej, że to my nie my byliśmy tymi nazistami. Jako ludzie, którzy kogoś okradli i nie chcą oddać tego, co ukradli. Tak jesteśmy przedstawiani. I my jesteśmy oszukiwani, że prostujemy tą nieprawdę. Nie, nie prostujemy, kochani moi. I to już mówię od wielu, wielu lat. Jeżeli oszczerstwo pada po angielsku i jest bardzo szybko podawane dalej, to się rozchodzi na cały świat. A jeżeli dementi jest składane po polsku, którego praktycznie nikt poza Polakami nie rozumie i w zasadzie nie wychodzi medialnie poza Polskę, to w ujęciu światowym jest tak, jakby tego dementi w ogóle nie było. Tak. Po prostu tak. Czyli Trump wie, jakby przyjechał i nie wywierał na nas presji, to by bardzo dużo stracił u siebie w kraju. A nie może sobie na to pozwolić, bo już praktycznie tam trwa kampania wyborcza. W Stanach Zjednoczonych ta kampania wyborcza jest bardzo, bardzo długa. Już się powoli zaczynają debaty kandydatów na kandydatów. Trump oczywiście nie musi jako prezydent urzędujący brać w nich udziału. Ale już to, co zrobi lub to, co go nie zrobi, może być wykorzystywane przeciwko niemu właśnie na tych debatach. Rozumiecie? Bardzo ważna rzecz. Natomiast gdyby przyjechał do Polski i nie zrobił nacisków, to by stracił. Gdyby przyjechał do Polski i zrobił naciski, to jego sojusznik, rząd Prawa i Sprawiedliwości, miałby trudniej z przekonaniem Polaków, że trzeba Amerykanom płacić masę pieniędzy za bazę, za utrzymanie ich żołnierzy w Polsce. Przypominam, że tutaj mamy rozbieżność. Trump twierdzi, że my Polacy im płacimy, polski rząd twierdzi, że im nie płacimy. Ja wierzę w tym momencie Donaldowi Trumpowi za przepłacony, drogi i jeszcze niedostarczony sprzęt bez offsetu, bez zapewnienia tu na miejscu produkcji amunicji, znaczy uzbrojenia, tak? Sprzęt, który może być bezużyteczny, bez Amerykanów, bo podobno te Lightningi, dwójki, F-35 muszą być wpięte w amerykański system dowodzenia, bo inaczej to tak średnio działają, nie? Czyli co by nie zrobił, byłoby źle. Więc co wymyślił? Wymyślił, że nie przyjedzie. I znowu będzie dobry car, w tym wypadku Trump, źli bojarzy, no. Do tego jeszcze pamiętajcie, że przez dużą część mediów prawda się nie przeciśnie, chociażby z tego powodu, że
na przykład, że to chociażby to, co było ostatnio, jak była ta antyirańska, ten antyirański szczyt w Polsce. Co zdaje się, pan Pompeo był uprzejmy powiedzieć parę rzeczy, wywierać na nas wpływ, żebyśmy zapłacili. I tak wyszło, że na przykład w komunikacie Polskiej Agencji Prasowej nie było części tego, co powiedział. A właśnie a propos tych roszczeń. Potem po jakimś czasie tam wyszło, ale już miało dużo jakby mniej donośny głos, tak? Dlatego część mediów antypisowskich też tego nie powie. Może na przykład dlatego, że jest zainteresowana amerykańską narracją. Jeszcze raz mówię to. Nie jest vlog, w którym ja próbuję powiedzieć, że nie należy... Nie należy dawać zadość prawu własności. Trzeba. Prawo własności jest święte. I nie można dyskryminować nikogo ze względu na religię, pochodzenie czy miejsce zamieszkania. Nie, nie wolno. Tyle tylko, że jest zupełnie czym innym oddać nieruchomość byłemu właścicielowi lub jego spadkobiercom, a zupełnie co innego oddać amerykańskiej organizacji, i to jest okej. Natomiast jest zupełnie co innego oddać amerykańskiej organizacji, która jest prowadzona przez ludzi, która nie miała nic wspólnego z tymi ludźmi, którym odebrano majątek. I o to chodzi, moi kochani. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pozdrawiam. Pa.